Firma P4, czyli operator sieci Play, złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w Zawierciu stacji bazowej telefonii komórkowej z instalacją elektroenergetyczną, czyli krótko mówiąc masztu telekomunikacyjnego. Dokładna lokalizacja masztu to ulica Blanowska 106. Oburzeni tym pomysłem są mieszkańcy osiedla Stawki, w środku którego stacja bazowa miałaby powstać. Maszt miałby stanąć tuż obok mojej działki, na działce sąsiedniej, zaraz za tym zielonym płotem, no pokazując tak między tym drzewem orzechem, a tą tują gdzieś po środku. No byłby wysoki na 30 metrów. No dla porównania wieżowce w Zawierciu 11-piętrowe mają właśnie wysokość 30 metrów, czyli bardzo, bardzo dużo jak przy takiej zabudowie niskiej. Mieszkańcy Stawek założyli grupę na Facebooku przeciw masztowi telekomunikacyjnemu na Blanowskiej, a w sobotę 12 stycznia zbierali podpisy pod petycją w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy masztu telekomunikacyjnego. To nie tylko ze względów krajobrazowych tutaj w niskiej zabudowie, ale także przede wszystkim ze względów zdrowotnych i ze względów, że tak powiem, można to ująć w kategoriach majątkowych. Nie od dzisiaj wiadomo i są takie badania i rzeczoznawcy przeprowadzali takie badania i opinie, no, że tereny w bliskiej odległości masztów tracą na wartości i to dosyć znacznie. No ale dla nas przede wszystkim na pierwszym miejscu stoi zdrowie nas, naszych dzieci, które najbardziej są podatne na fale elektromagnetyczne. Organem odpowiednim do wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na terenie powiatu zawierciańskiego jest starosta zawierciański. Myślę, że tutaj spotkamy się z panem starostą i będziemy rozmawiać i nakłaniać pana starostę, żeby jednak nie wyraził zgody na ten marsz w tym miejscu. Pod petycją do starosty podpisało się 217 osób. Została ona złożona w poniedziałek 14 stycznia staroście zawielciańskiemu Gabrielowi Dorsowi. Na razie etap jest taki, że jeszcze nie ma postępowania w sprawie. Jeżeli będzie wydane postępowanie i wszystkie strony zostaną powiadomione, wtedy będą mogli swobodnie się też również strony wnieść uwagi, wypowiedzieć, zapoznać się z zebranym materiałem, bo to jest, jak wynika bezpośrednio z przepisów z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jak już rozpoczniemy to postępowanie, to przed wydaniem decyzji na 100% weźmiemy wszystkie czynniki, które mogą się przyczynić do wydania takiego czy innego rozstrzygnięcia. Mieszkańców osiedla Stawki dodatkowo bulwersuje fakt, że właścicielką nieruchomości, na której miałby powstać maszt, jest wieloletnia pracownica na stanowisku kierowniczym w jednej z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Nie wyraziła zgody na podawanie jej nazwiska, choć zgodziła się na rozmowę telefoniczną z naszą redakcją. Nie robię niczego niezgodnego z prawem, powiedziała. Starosta na wydanie decyzji w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę ma 30 dni. W wyjątkowych okolicznościach może wydłużyć ten termin do 60 dni.